Polska od kuchni! Festiwal kół gospodyń wiejskich będzie i my będziemy. Trochę w innym klimacie, bo jesteśmy w mieście renesansu. Właśnie, w Zamościu. Wreszcie odwiedziliśmy też Lubelszczyznę i wreszcie dowiedzieliśmy się, co tutaj jedzą, jak dbają o urodę, no bo dbają. Dbają. Jest dzięku. I co jeszcze robią? Jak się bawią. Jak się bawią, to prawda. A bawią się i mali, i duzi. I bawią się najlepiej, dlatego tutaj przyjechaliśmy, bo my się lubimy bawić. Bo my jesteśmy ludźmi renesansu. Pośpiewamy, potańczymy, ja się najem. A ja się pobawię. I tak jest właśnie na tym festiwalu. Polska! Słuchajcie, żar się znowu leje z nieba. Wczoraj padało, a dzisiaj jesteśmy w Zamościu. Jest tutaj cudownie. Zamość to takie magiczne miejsce, bo w Zamościu się jest... No właśnie, to jest z tych wielu kultur. Tu byli Tatarzy, tu byli Żydzi, tutaj oczywiście byli Polacy. I my dzisiaj też testujemy te nasze potrawy. Bardzo wysoki poziom, bardzo równy poziom. Mi się w tym Zamościu, nie powiem, że podoba, mi się w tym Zamościu, nie wiem dlaczego, jakoś tęskni za nim. Pierwszy raz jestem, jest tak, że patrzę na te kamieniczki, myślę sobie, ile tu było pracy, ile tu było ludzkiego szczęścia i nieszczęścia i różnych innych ciekawych rzeczy. To chyba najlepsze miasto, w jakim byłem ostatnio. Naszym popisowym daniem jest forsmak lubelski, ale z dodatkiem kurdybanka. I to jest cała nasza tajemnica. Tutaj kielich mamy z lnu, hostie mamy jęczmień, pszenica, suszki. To, co mamy na sobie, zawdzięczamy sobie, własnym ręką, że tak powiem. Pracowałyśmy długo, 3 miesiące, na 2 zmiany, utkałyśmy 100 metrów bieżących na spódnicę i 60 metrów bieżących na te fartuchy. O, nie jestem jednym rodzynkiem, jest nas 4. Mamy młodego sołtysa i panią sołtysową też. Taka piękna para i są w naszym kole. Myślałam, że będzie stres, ale było naprawdę super, dobrze się bawiłam. Nie wiedziałam, że scenę tak lubię. Stworzyliśmy też kurę, która ma swoją legendę. Możemy pokazać tą kurę. Jest to kokoszka na szczęście i każda gospodyni w kuchni taką kurę powinna mieć. Ona ma taką magię, że mając taką kurę, wszystkie potrawy zawsze się świetnie udają. Gdzie jedziemy? No, ja to wysiadam. To ty wysiadaj, a ja jadę na Śląsk. Pa! A co? Dom, dom!